Często pada pytanie, jak szukać pracy w Japonii? No to postaramy się na nie odpowiedzieć, bo szukanie pracy w Japonii no to już jest ciężka sprawa. Nie jest łatwo, szczególnie jak się jest w Polsce. Szukanie pracy w Japonii z Polski no nie jest łatwym zadaniem. Ja szukałem pracy przez parę miesięcy z Polski, wysyłałem maile, wysyłałem swoje CV-ki. Nawet jakaś rekruterka do mnie dzwoniła, na Skype miałem jeden interview. No ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć, więc jak ty to robiłeś, jak to w ogóle jest? Zgadza się. Jest bardzo ciężko znaleźć pracę w Japonii, bezpośrednio z Polski, bo jednak to jest kultura face to face. Tak. Albo raczej tak jak oni tutaj mówią stomach to stomach, oni chcą cię zobaczyć na żywo, a chcą się z tobą spotkać, więc jest to dość ciężkie. Myślę, że ponownie programiści, informatycy, takie najbardziej rozchwytywani profesjonaliści, szczególnie programiści, którzy programują w nowych językach, znają najnowsze technologie, które jeszcze nie są tak powszechne, mogą znaleźć pracę z Polski. W tym przypadku może wystarczyć ten Skype interview. Tak, i to wtedy zatrudnią cię, załatwią ci jakąś wizę, relokację i zapraszają do Japonii. Tak. Nie? Moja obecna firma zatrudniła programistę ze Szwecji właśnie na podstawie Skype interview, ale gościu ma 10 lat doświadczenia, bardzo dobrego i zna najnowsze technologie. Tak. No dla nas humanów jakie jest wyjście? No teraz w sumie dużo zmieniło na lepsze. Uważam, że będzie teraz o wiele łatwiej znaleźć pracę w Japonii. A to przede wszystkim dlatego, że są wizy Working Holiday. O tym będzie oddzielny odcinek. Ale dzięki wizom Working Holiday można bardzo łatwo wjechać do Japonii na rok. Dostajesz taką wizę na rok, sobie tu siedzisz i w międzyczasie możesz szukać roboty i myślę, że naprawdę to ułatwi. To jest szansa, której my nie mieliśmy. My nie mieliśmy tego jeszcze. Dostajesz wizę na rok, możesz pracować w kombini, w restauracji czy w ramen chainie. Poznawać język, kulturę i jednocześnie te godziny pracy nie możesz pracować od rana do wieczora, jest określony wymiar godzin pracy, więc masz czas na szukanie pracy, masz czas udać się na interview i masz czas znaleźć prawdziwą full-time pracę i zmienić swój working holiday na work permit. W tej chwili jest już możliwa zmiana tutaj na miejscu w Japonii twojego rodzaju wizy z working holiday na permanent resident, który posiada work permit. Czyli trzeba było wyjechać albo wrócić do Polski i załatwiać sobie wizę prawda, w ambasadzie. Tak. A teraz można tu już zostać na miejscu, zmieniają ci wizę w urzędzie i nawet jak ci ta stara wiza już się skończy, to będzie dają ci pieczątkę i możesz tu zostać, aż dostaniesz tą drugą wizę, więc możliwości są o wiele większe. Dodatkowo loty będą teraz bezpośrednie z Warszawy do Tokio. 11 godzin jesteście już w Tokio, więc o wiele prościej będzie tu przylecieć. Bilet kosztuje 2300. No, bardzo tanio, dobra cena za taki bilet. Myślę, że będzie o wiele więcej Polaków, turystów i także Polaków, którzy chcą tu mieszkać, pracować w Japonii. Będzie po prostu łatwiej tu przyjechać, tak? Dodatkowo od czerwca tego roku zmieniły się wizy pracujące, o czym będziemy mówić w następnych odcinkach, ale warto dodać, że wiza humanisty, czyli specjalisty humanities or foreign relations, została połączona z wizą inżyniera i programisty, czyli osoby, które na przykład ukończyły studia humanistyczne, ale mają kilka lat dobrego doświadczenia po stronie programistycznej, mogą już dostać pracę w Japonii, co dotychczas było bardzo, bardzo trudne, jeżeli twoje wykształcenie nie zgadzało się z wykonywaną przez ciebie pracą. No, czyli już mam nadzieję, że wiecie, jakie są możliwości. Możliwości są duże, macie szansę, tylko trzeba jednak się ruszyć tyłek, przylecieć tu do Japonii najlepiej i szukać roboty na miejscu. Tak jak już mówiliśmy, jest jej dużo, tak? No to zapraszam teraz na kolejne odcinki, z których się dowiecie szczegółowo, jak to robić.